Wielkanoc. Najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być wspólna zabawa, zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. Piękne zdobione jaja, będące symbolem odradzającego się życia, od wieków zdobią polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. Kolejną tradycją wielkanocną jest święconka. To właśnie w tym dniu całe rodziny z przystrojonymi koszykami chodzą do kościoła święcić pokarm. W koszyku nie może zabraknąć jajka, wędliny oraz baranka. O tradycje związane ze świętami wielkanocnymi chcemy zapytać naszych mieszkańców osiedla. Jak pani spędza Wielkanoc? Ja spędzam Wielkanoc w gronie z rodziną. Siedzimy, świętujemy, a później idziemy na spacer. Jakie potrawy szykuje pani na stół wielkanocny? Na pewno będzie mazurek, później będzie biała kiełbasa robiona przez moją babcię, sałatka i jakaś pieczeń pewnie zrobiona przez moją mamę. Z kim pani spędza Wielkanoc tak? Większość? Z rodzicami, z rodziną, z siostrami moimi dwoma i z moją mamą i tatą. Dziękujemy. Gdzie spędzasz święta Wielkanoc? Z domu, z babcią, z dziadkiem, z mamą i z tatą. Jakie potrawy najczęściej masz na stole wielkanocnym? Sałatka, jakaś pieczeń. Barszcz czerwony. Kiełbasa. Z kim spędzasz święta? Najwyżej to z mamą, z tatą, z bratem, z wujkiem, z ciocią, z babcią, dziadkiem. Nie wiem jeszcze z kim. A co wkładasz do swojego koszyka? Bukszpan, baranka, kiełbasę białą, sól, pieprz. Nie wiem. Co najczęściej wkładasz do koszyczka na święconkę? Chleb, sól, pieprz i jeszcze i ciasto. Jak pani spędza Wielkanoc? Święta wielkanocne spędzam z rodziną. Jemy wspólne śniadanie wielkanocne, później obiadek, jeśli pogoda sprzyja, idziemy na wspólny spacer. Co pani wkłada do święconki? Kiełbaskę, szyneczkę, sól, pieprz, coś słodkiego, no i jajeczka oczywiście. Jak spędza święta wielkanocne? Z rodziną i z bliskimi. Jak spędza pani święta wielkanocne? Rodzinnie, z dziećmi, z wnuczką. A co pani wkłada do swojej święconki? Baranka z masła, którego sama robię, jajka, oczywiście pisanki, jakieś słodycze, jakieś mięsne rzeczy, przyprawy, sól, pieprz. Dziękuję. Co wkładasz do świątecznego koszyka? No, kiełbasę, sól, pieprz, chleb, no i tyle. Z kim spędzasz święta? Z rodziną i bliskimi. A jakie spędzasz? W miłej atmosferze. No, wiadomo, jak co roku w domu z rodziną. Co pani wkłada do koszyczka? No, tradycyjnie chlebek, kiełbaska, jajeczko, sól, baranek. Dziękuję.